Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a po godzinach, królem rowerów. Dzisiaj mam dla Was rower z segmentu MTB, o który często piszecie i pytacie. Dokładnie jest to Slash 8, 29 cali koło, model 2020, kosztuje 13 499 zł. Dostępny jest w dwóch malowaniach, bordowym, które widzicie tutaj na żywo, i czarny mat z wojsk. Napisem, którego na żywo tutaj nie mamy. Teraz w szczegółach, co znajdziemy w tej maszynie. Z przodu widelec, amortyzator to RockShox Yari RC, sprężyna Debon R, oś przednia Boost 110, 15 mm, 160 mm skoku widelca. Rama wykonana jest z alfa aluminium, czyli jest to rama aluminiowa, 150 mm skoku, czterozawiasowy system zawieszenia z amortyzatorem RockShoxa Deluxe RT3, też na sprężynie Devon R. Koła w tym modelu są to jeszcze koła aluminiowe, model fabryczny Bontragera, Line Comp 30, tak się dokładnie ten model nazywa. Przystosowane do systemu tubeless, tarcze na 6 śrub. Z przodu oś Boost 110, z tyłu oś Boost 148, czyli taki standard trekowski. Dodatkowo znajdziemy tutaj sztycę Command Post. Jest to dosyć fajna opcja. Bontrager Line Dropper. W rozmiarze S będzie to 100 mm skoku, czyli regulacji wysokości. W rozmiarach MML to jest 125, a w rozmiarach LXL to jest nawet 150 mm zmiany wysokości sztycy. Jak to działa dokładnie? Tutaj mamy manetkę, którą sobie możemy nacisnąć i w tym momencie sztyca nam zmienia swoją wysokość. Żeby ją schować, znowu musimy nacisnąć manetkę i swoim ciężarem przycisnąć sztycę, żeby się schowała. Mostek i kierownica są to komponenty oczywiście aluminiowe przy tej cenie rowerów, też fabryczne elementy Bontragera. Jak już jesteśmy tutaj przy kierownicy, bardzo wygodne chwyty, też fabryczne Bontragera, skręcane obejmą, dosyć grube i z fajną strukturą miękko leżące w ręku. Hamulce SRAMA Guidy, R-ki. Zarówno z przodu, jak i z tyłu. Tarcza z przodu 200, z tyłu 180. Napęd to SRAM GX z korbą Truvative. Z przodu zębatka 32, z tyłu kaseta Eagle 500%, czyli 12-biegowy napęd o rozpiętości 10-50. Tutaj mamy rozmiar L, jeżeli jest to dla Was ważne przy ważeniu tego roweru. Opony na kołach z przodu jest XR5, czyli już bardzo agresywna, 29x26 opona jak od motocykla crossowego. Z tyłu jest XR4, troszeczkę delikatniejsza opona, troszeczkę mniej się wgryzająca w ziemię, w rozmiarze 2,40. Teraz będziemy go sobie ważyli. 14,40 można przyjąć, że on będzie ważył. Jeżeli chodzi o to, jak cyka tylna piasta, bo jeszcze o to też pytacie często, to tutaj chodzi dosyć cicho. Do czego służy ta maszyna? No, patrząc po zębatce z tyłu, jest to rower, który jeszcze służy do podjeżdżania, ale zdecydowanie jest to maszyna dla kogoś, kto w 100% żyje kolarstwem górskim, chce rower z dużymi kołami, żeby pokonywać duże przeszkody, wykorzystać te opony, które tutaj znajdziemy bardzo agresywne, wykorzystać skok zawieszenia, bo 160 z przodu, 150 z tyłu, to jest bardzo dużo. Tutaj mamy blokadę skrętu jeszcze zamontowaną, tak zwanego knock bloka. Dodatkowo na dole ramy znajdziecie osłonę gumową, gdyby
ta blokada się nam jednak obsunęła. To, żeby widelec nie wywalił dziury w ramie, jest tutaj jeszcze dodatkowa gumowa taka osłona. Taka sama gumowa osłona, bardzo przyzwoita jest na dolnym trójkącie, żeby łańcuch nam nie obijał ramy. No i tak ta maszyna wygląda z bliska. Niski prześwit, tutaj dobrze rama obniżona, wyprowadzona rura podsiadła wyżej. Możliwość przeregulowania sobie pracy zawieszenia przez zmianę położenia tutaj osi obrotu w widełkach z tyłu. Dobrze puszczone przewody hamulcowe, tu wpuszczone w tylne widełki, jak widzicie, wchodzą z tej strony w wahacz i wychodzą tu z tyłu. Dobrze dopracowana maszyna z jednym z punktów obrotu zawieszenia w osi tylnego koła. Kawał roweru dla kogoś, kto chce naprawdę serio pozjeżdżać. 13,5 tysiąca złotych to nie jest mało pieniędzy, ale też dostajemy za to bardzo konkretny rower. Także jeżeli szukacie maszyny, która naprawdę pozwoli się zarealizować, pojeździć ostro, pojeździć enduro, to /8 jest niezłą propozycją. Można oczywiście wydać więcej pieniędzy, kupić lżejszy rower, ale już ten nie kosztuje mało, ale też daje bardzo dużo frajdy z jazdy i na pewno świetnie się sprawdzi w ciężkim terenie. Piszcie w komentarzach, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tej maszyny. Możecie napisać, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. Jeżeli chcecie, żeby coś jeszcze dla Was nagrać, to też wpiszcie to w komentarzach. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych nowości i do zobaczenia.